Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora. Elizabeth! Nice to see you! Adam, I have you! Dzień dobry, tu mówi Jacek Świąder. W dzisiejszym odcinku podcastu Poczytawszy naszym gościem jest Elizabeth Revol, autorka książki Przeżyć i towarzysząca jej w Polsce tłumaczka Wiktoria Stankiewicz-Władimirow. Przeżyć nie jest typową książką o Himalajach, bo nie opowiadasz w niej o kolejnych górskich sukcesach. To nie jest historia coraz większych osiągnięć, tylko skupiasz się na jednej historii. Kilka dni sprzed 2 lat jest ramą, takim łukiem spinającym całe twoje życie. Jak zmieniło się twoje życie po tym, co stało się 2 lata temu? Oui, ma vie, elle a complètement changé après le Nanga Parbat 2018. Je pense qu'on peut pas revivre de la même façon à la suite du drame que j'ai vécu. Tak, moje życie zmieniło się całkowicie po tragedii na Nanga Parbat. Nie można żyć tak samo, jak żyłam przed tragedią. Tak naprawdę w tym momencie ja żyję nowym życiem i jestem nową kobietą. Wydaje mi się, że mogłabyś jeszcze wiele osiągnąć w górach. Czy uważasz, że droga górskich wyczynów, osiągnięć jest już przed tobą zamknięta? Nie zamierzasz stawiać sobie dalszych celów górskich? Je pense que c'est encore trop tôt pour le dire. J'ai pas répondu en fait à toutes les questions que j'avais au fond de moi. J'ai pas encore fini de faire en fait la part des choses. Je pense qu'il me faut du temps maintenant, tout simplement. Ja myślę, że teraz jest zbyt wcześnie, bym mogła odpowiedzieć na twoje pytanie, czy bym mogła snuć jakieś plany, ponieważ zanim zacznę snuć plany na przyszłość, muszę całkowicie rozliczyć się z przeszłości, z tego, co się wydarzyło, ze wszystkich moich przeżyć. Natomiast moje wyprawy w góry w ubiegłym roku potrzebne mi było do tego, żeby naprawdę wejść w głąb siebie i żeby pogodzić się z tym wszystkim, co się wydarzyło, żeby się uzdrowić. Tę książkę wyróżnia nie tylko ta konstrukcja, w której wszystko dzieje się na przestrzeni kilku dni, ale też nietypowe to w literaturze górskiej jest to, jak wiele jest w tym twoich uczuć i emocji. Oui, ça a été un moment qui a été très dur pour moi, où en fait je suis retournée en fait sur le Nanga pendant cette période. Ça a duré une bonne semaine où je me suis. Tak, były to chwile, które były dla mnie bardzo trudne i rzeczywiście pisanie książki było tak, jakbym wróciła wtedy na Nangę i przez cały tydzień wtedy nie spałam, praktycznie płakałam w dzień i w nocy. Natomiast dzięki temu, że przerobiłam to wtedy jeszcze raz, to doświadczenie pozwoliło mi troszeczkę się zdystansować od tego wszystkiego, co się wydarzyło. Znaczy te kilka dni na Nandze to był taki najciemniejszy moment twojego życia, bo wydaje się, że książka nawet już w samym tytule jest hołdem jednak dla życia. Pokonałaś trudności i mimo tego nagromadzenia emocji uważam tę książkę za takie zwycięstwo nad tą historią, że znalazłeś tutaj dobry odcień tego wszystkiego. Oui, complètement. Pour moi, c'était déjà important dans ce livre de parler de ce retour tout simplement à la vie. Et moi, sur le Nanga, ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai jamais pensé à la mort. J'ai tout le temps pensé à la vie. Tak, całkowicie się z tobą zgadzam, dokładnie tak jest. Rzeczywiście jest to hołd życiu. Książka opowiada o tragedii, która wydarzyła się na górze, natomiast ja cały czas trzymałam się życia i gdyby nie to, że cały czas trzymałam się życia, nie byłoby mnie tutaj. W pierwszych dniach po tej tragedii i po śmierci Tomka musiałaś się zmierzyć jednak też z negatywnymi uczuciami osób, z różnymi ocenami krzywdzącymi i na pewno trudno było sobie z tym poradzić, ale co ci pomogło? Co zadziałało tak, żeby jednak zwyciężyć? Je pense qu'au début, je me suis effondrée justement à cause de ça. Et moi, j'étais dans une négativité qui faisait que je voyais que le négatif.
Tak, rzeczywiście te pierwsze momenty po moim powrocie z Nangi były straszne, były dramatyczne i dla mnie naprawdę to był taki najciemniejszy dół, najciemniejsza dziura. I w zetknięciu z tymi wszystkimi negatywnymi opiniami, uczuciami, ja jakby odzwierciedlałam też wszystko, co negatywne. I wtedy nie byłam skłonna, zdolna do żadnych myśli pozytywnych i tak naprawdę ja wtedy w tym pierwszym momencie dotknęłam dna. Natomiast kiedy rzeczywiście się schodziłam coraz niżej i niżej i dotknęłam dna, to wtedy od tego dna się odbiłam i zaczęłam odżywać i iść do góry. No, bardzo się cieszę, że owocem tych zmagań jest tak dobra i ciekawa książka. Nie wiem, czy możemy trochę porozmawiać teraz o Tomku Mackiewiczu? Oui, bien sûr. Tak, tak. Jestem ciekaw, jak waszej więzi, tego, jak bliski ci był. To znaczy, jakiego pamiętasz Tomka? Tomek, je pense qu'il avait vraiment la vie en lui et je pense qu'il aimantait le regard de tous les gens, il captivait les personnes, il les emmenait sur autre chose. Je vais pas dire sur une autre planète, mais voilà, c'était quelqu'un qui était humainement Tomek był wyjątkowy, Tomek był całkowicie nietuzinkowy i naprawdę Tomek był osobą charyzmatyczną, która potrafiła w niesamowity sposób porwać innych za sobą. I poza tym był bardzo silnym, jeżeli chodzi o wspinaczkę, to naprawdę był bardzo silny, był bardzo wytrzymały, miał ogromną odporność na zimno. Natomiast to, co mnie też porwało w Tomku, to właśnie te jego wartości, jego cechy ludzkie. Czy wasza relacja taka ta emocjonalna, psychologiczna, to jest coś wyjątkowego w górach? Będąc tak różni fizycznie, jednak psychologicznie byliście sobie bardzo bliscy. Non, je pense que c'était vraiment une cordée unique et ce qu'on a vécu en fait avec Tomek, c'était assez incroyable parce que voilà, on était une cordée fusionnelle avec nos différences. Nie była to relacja typowa dla partnerów wspinaczkowych, więc ja uważam, że to było coś zupełnie wyjątkowego i po raz pierwszy właśnie miałam taką relację z partnerem wspinaczkowym, z Tomkiem, dlatego że jednocześnie byliśmy całkowicie różni, ale uzupełnialiśmy się nawzajem i Tomek wnosił w tą relację taką swoją głęboką duchowość, spontaniczność, natomiast ja wnosiłam w tą relację bardziej skierowanie na sport, na atletykę, na wytrzymałość i przenikaliśmy się i uzupełnialiśmy się tym nawzajem. Tak jakby różnice się przyciągały, tak? Je pense que c'est ça, oui, exactement. Tak, myślę, że dokładnie to przyciąganie przeciwieństw. Mówiłaś w jednym z wywiadów, że przeżyłaś właściwie tak, że dzięki Tomkowi, że gdyby on wtedy z tej Nangi nie dał rady zejść, mimo że był oślepiony, był w bardzo złym stanie fizycznym, to i ty mogłabyś tego wcale nie przeżyć, gdyby nie pokonał tego prawie kilometra w dół. Ah oui, complètement. Je pense que Tomek il m'a sauvé la vie cette nuit-là et il aurait pas eu la force de descendre, il aurait pas mis autant d'énergie pour descendre malgré sa souffrance. Tak, ja jestem przekonana, że wtedy właśnie Tomek uratował mi życie, że gdyby nie jego siła, że gdyby to, że on wtedy cały czas nie miał tej woli i chęci, siły zejścia w dół, bez względu na cierpienie, które w tamtym momencie odczuwał, to wtedy nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Tamte kilka dni i nocy na Nandze jest taką granicą w twoim życiu. Czy to się przekłada na codzienne życie, na twoje zwykłe życie poza górami, poza sportem, ta umiejętność mówienia stop? Oui, je pense que ça a complètement transformé ma vie et maintenant justement j'essaie de pas être dans ce schéma-là où on avance un petit peu tête baissée et... Tak, te kilka dni na Nandze były dla mnie takim czynnikiem, takim bodźcem, który zupełnie przemienił moje życie. Rzeczywiście nabrałam więcej dystansu do tego, co robię. Po prostu nie rzucam się głową w dół w jakąś swoją pasję, tylko jednak unikam takich sytuacji, które mogłyby sprawić, że zupełnie po prostu z totalnym zapomnieniem zagłębiłabym się w jakiejś pasji. Tylko rozważam, czy jest warto, rozważam po prostu, czy rzeczywiście ja chcę tam być. I rzeczywiście ta tragedia na Nandze sprawiła, że totalnie przewartościowałam swoje życie i że więcej się zastanawiam, po prostu daję więcej refleksji wszystkiemu, co robię. W książce też jest obecne pewne marzenie. To mi się bardzo spodobało, bo książka zaczyna się tym tematem i kończy twoim wejściem na Everest. Chciałbym, żebyś opowiedziała trochę tę historię o plakacie, który wisiał w twoim pokoju, kiedy byłaś dzieckiem
i o realizacji tego marzenia, która odbyła się w trochę inny sposób, niż pewnie wyobrażałaś sobie jeszcze kilka lat wcześniej. Oui, je pense que cette affiche, c'est le début de ma passion. Et en fait, tous les soirs, je lisais le verset biblique qui avait marqué sur cette affiche. Tak, rzeczywiście, ten plakat, który wisiał u mnie w pokoju, był początkiem moich marzeń. Był to plakat, na którym był napisany pod zdjęciem Everestu pewien werset z Biblii i ja przed zaśnięciem wieczorem zawsze czytałam sobie ten werset z Biblii, który mnie wyciszał, uspokajał i pozwalał zasnąć bez strachu. Rzeczywiście, ja kontemplowałam górę, patrzyłam na plakat, czytałam ten werset z Biblii i ten plakat, zdjęcie zabierało mnie w świat marzeń i to marzenie rzeczywiście stało się takim moim celem, które osiągnęłam w ubiegłym roku. Jakie były w tobie uczucia, jak stanęłaś na tym Ewereście? Czy to odzyskałaś radość wspinania się? Nie wiem, jestem ciekaw, jak to było w najwyższym punkcie na świecie. Je pense que le plus fort moment ça a été dans le Rosso Hilary ou quand on est sur le Rosso dans le Rosso Hilary, on sait qu'on va aller au sommet et moi c'est toujours avant le sommet que j'ai une émotion en fait qui est débordante. Tak, rzeczywiście to było wspaniałe uczucie, natomiast w momencie, kiedy właśnie stanęłam na tej drodze Hilarego, to było jakby to była taka głębia tych uczuć. Rzeczywiście zdałam sobie sprawę, że ja to robię, że ja tam będę. I nie wiem, czy to była sprawa wiatru, czy to była sprawa tych tybetańskich chorągiewek modlitewnych, ale myślę, że skumulacja tych wszystkich rzeczy sprawiła, że odkryłam siebie na nowo. Stawiając stopę na szczycie Everestu, odkryłam siebie na nowo jako człowiek, jako kobieta jako Elisabeth Revol. Jak zmieniły się góry i zmieniło się wspinanie w górach w ciągu twojej kariery, w ciągu tych wszystkich lat, kiedy ty się wspinałaś i wspinasz? Oui, je pense qu'il y a vraiment une différence où au départ j'étais une athlète, je pense. J'arrivais de la gymnastique, du monde de la compétition, donc forcément la montagne, je l'ai pratiquée de façon dans la performance en fait, où je voyais. Tak, więc ja opowiem bardziej o mojej drodze w górach, czyli na samym początku, kiedy ja zaczynałam się wspinać, to ja byłam sportowcem, byłam gimnastką, byłam atletką, czyli dla mnie najważniejsze jednak to były wyczyny dokonania, żeby osiągnąć więcej, żeby przejść trudniejszą drogą, żeby to, co robię, było bardziej techniczne, bardziej dopracowane technicznie. Natomiast kiedy zaczęłam chodzić po Himalajach, kiedy zaczęłam się wspinać po Himalajach, to zobaczyłam, że jednak te wartości i te cechy, które liczą się w Himalajach, one nie do końca są takie same, które są potrzebne w innych górach. Więc tutaj chodziło przede wszystkim bardziej o odporność i o wytrzymałość na warunki pogodowe i o taką bardziej odporność długoterminową, a nie krótkoterminową. I w tym kierunku podążałam także przez wiele lat. Natomiast jeżeli chodzi o ubiegły rok, to w ubiegłym roku zdałam sobie sprawę, że dla mnie takie wchodzenie techniczne, czy zdobywanie, czy zaliczanie szczytów już zupełnie nie ma sensu. Piszesz też o tym w książce, że masz niezwykłą wytrzymałość, dobre przygotowanie do spędzenia czasu na wysokościach, prawda? I przez to twój styl wspinania budził u innych jakieś takie sprzeczne uczucia. Chodzi mi może o zazdrość, o to, że traktowałaś to dosyć tak lekko. Nie nadawałaś wielkiego rozgłosu swoim osiągnięciom, tylko raczej dawałaś wrażenie, że to jest tak po prostu. I chciałem zapytać, jak się czujesz wśród innych wspinaczy, którzy traktują to jednak jako takie kontrowersyjne podejście. Je pense que s'il y a pas de... C'est pas soit l'un côté, soit l'autre. Je pense que c'est un petit peu des deux ou... Moi, je suis pas forcément à l'aise devant une caméra et puis quand je vais là-haut, c'est pour vivre en fait tout simplement, je pense. Et puis pour me reconnecter avec Tak, więc no tutaj zupełnie nie chodzi jakby albo ani o unikanie, ani o poszukiwanie jakiegoś rozgłosu, więc ja tak naprawdę nie czuję się zbyt dobrze przed kamerami, natomiast jeżeli chodzi o chodzenie w góry, to ja robię to tylko i wyłącznie dla siebie. To jest tak naprawdę realizacja moich dziecięcych marzeń i tam w górze to jestem ze sobą, jestem z przyrodą, jestem z górami tak naprawdę. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o moje ciało fizyczne i o jakieś tam fizyczne odczucia, to nie miałam nigdy żadnych problemów ani z wysokością, ani z zawrotami głowy, więc po prostu wysokość znoszę bardzo dobrze i na dużej wysokości czuję się na właściwym miejscu.
Jak czujesz się w świecie alpinistów, który wydaje mi się jest dosyć taki męski, oparty na rywalizacji i wydaje mi się, że jako kobieta jednak masz tam trudniej? Moi, j'ai jamais fait la différence en fait entre homme-femme et pour moi, je pense qu'on était une cordée et qu'on était alors effectivement, c'était une cordée homme-femme, mais c'est pas à ça où j'ai été sensible parce qu'après sur la montagne, je pense qu'on est complètement différent et nigdy w ogóle nie odczułam takiego problemu, czyli nigdy to nie było dla mnie takim problemem, że coś jest męskim światem, damskim światem, jakkolwiek. Dla mnie w momencie, kiedy ja jestem związana z moim partnerem spinaczkowym, to każdy ma swoją rolę, każdy ma swoją funkcję i nigdy to nie było tak, że ktoś idzie pierwszy, bo jest mężczyzną, czy ktoś idzie pierwszy, bo jest kobietą. Nie, po prostu zawsze potrafiliśmy się odnaleźć z moimi partnerami spinaczkowymi. Zawsze każdy miał swoje zadanie do wykonania, swoją lekcję, więc zupełnie jakby się nie identyfikujesz czymś takim, że kobieta, mężczyzna, zupełnie inaczej jest w górach. Le genre en fait c'est plus quelque chose que, tak więc tak naprawdę mówiąc tutaj o jakimś gender, to jest coś, co jest bardzo rozmuchane przez media, natomiast będąc w górach w ogóle czegoś takiego nie ma. Bo pamiętam, może w czasach jakichś polskich podbojów himalajstycznych, ale że szła jednocześnie pod górę podeszła wyprawa męska polska i wyprawa kobieca polska. I to mi się wydało takie dziwne, trochę sztuczne może. Oui, après c'était un moment de l'histoire et puis après je pense qu'il y a des femmes qui sont sensibles aussi à ça parce que tak, no, tak jak powiedziałeś, rzeczywiście może to jest po prostu część historii alpinizmu, natomiast może rzeczywiście są pewne kobiety, które są jakoś szczególnie wrażliwe na to, czy chodzą z mężczyznami, czy chodzą z kobietami. Natomiast ja jestem jakby ponad tym wszystkim, dla mnie absolutnie to nie ma znaczenia. Ja się wspinam z partnerem, z człowiekiem. Dla mnie to jest też relacja z górą i relacja z ludźmi, z którymi chodzę bez względu na ich płeć. Jestem ciekaw, jak wygląda z zewnątrz dla osoby z innego kraju ta dziwna, masowa polska fascynacja himalaizmem. W Polsce każdy się zna na górach. Bah moi cette fascination elle me fascine en fait tout simplement. Et fascynacja mnie fascynuje i naprawdę jest to cudowne, że cały naród wspiera swoich wspinaczy i uważam, że to jest przepiękne. Okej. Okay. Mam jeszcze pytanie o duchowość w górach. Postaram się je trochę uprościć. Tomek wierzył w fery, w wróżkę Nanga Parbat. Radził się w jej w różnych sytuacjach. Wspominasz w książce, że mieliście takie obiegowe hasło telefon do fery, po którym on decydował, gdzie lepiej, którą drogę wybrać. Chciałem zapytać cię o rolę właśnie medytacji czy wiary w górach. Czy ona może pomaga być bardziej odważnym, czy bardziej wpływa na to, że jest się ostrożniejszym, bardziej się szanuje swoje życie i zdrowie? Moi, je pense que d'avoir grimpé avec Tomek, ça a déjà ébranlé un petit peu toutes les bases que j'avais, justement par rapport à ma propre spiritualité, par rapport à ma propre culture. Où moi je croyais en Dieu et en un seul Dieu et les montagnes n'étaient pas habitées en fait par des esprits ou par une âme ou par étaient pas vivantes en fait. C'était simplement un support. Tak et naprawdę voilà, Tomek przewrócił do góry nogami cały mój system przekonań. Przed Tomkiem ja wierzyłam w jednego Boga, natomiast góry były całkowicie niezamieszkałe. Ewentualnie kiedy szłam w górach, to po prostu modliłam się do Boga, w którego wierzyłam. Natomiast dzięki Tomkowi odkryłam całkowicie zupełnie inny świat duchowy. Dzięki Tomkowi odkryłam duchy, odkryłam fery, odkryłam medytację i to jest rzeczywiście taka spuścizna, którą Tomek po sobie zostawił, że w tym momencie, kiedy otwarłam się na tą nową duchowość i kiedy idę w góry, to odkrywam wszystko, co mnie otacza w aspekcie duchowym. A czy możesz powiedzieć jeszcze o swoich planach, bo zdaje mi się, że opowiadałaś o swoich wspólnych zamierzeniach z żoną Tomka. Oui, alors ça c'est effectivement on a un projet humanitaire d'amener l'eau au village de Serres. Donc Serres c'est un petit village dans la vallée du Diamir.
Tak, zgadza się. Chcemy zrealizować projekt, który był pomysłem Tomka. Jest to projekt dobroczynny, czyli doprowadzenie wody do wioski Sair. To jest wioska, która znajduje się w regionie Diamir. I Tomek właśnie myślał o tym, żeby pomóc mieszkańcom tej wioski, żeby doprowadzić tą wodę, więc Tomkowi niestety się nie udało, ale my chciałybyśmy z Anią kontynuować ten projekt, go zrealizować. Czyli wciąż pozostajesz w bliskości, w szczególnej więzi z Himalajami i z mieszkańcami? Oui, complètement. Je pense que c'est une part qui est extrêmement importante dans ma vie, qui a construit ma vie, qui fait que je suis comme ça aujourd'hui et que je peux pas lâcher, oui. Tak, całkowicie jest to bardzo znacząca część mojego życia. Jest to po prostu coś, co ukształtowało mnie taką, jaka jestem, coś, co ukształtowało całe moje życie, więc absolutnie jest to coś, od czego nie chciałabym się odcinać. Tak, dlatego że wchodząc, zdobywając szczyty, wchodząc na górę, ta góra jest tylko wisienką na torcie. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to, co się liczy, to jest cały proces takiej wyprawy, czyli to jest zetknięcie z kulturą lokalną. To są przepiękne widoki, przepiękne doliny. To są także uśmiechy na twarzach dzieci. To jest cała przygoda, całe przygotowanie. Zaskoczyło mnie to też, że ta ostatnia wyprawa na Nanga Parbat wiązała się też z tym, mówiłaś, że chciałabyś spędzić święta Bożego Narodzenia na Nanga Parbat. Między innymi dlatego tam pojechaliście z Tomkiem. Wydaje mi się, że to bardzo oryginalny powód, żeby nie spędzać świąt w domu we Francji. Parce qu'en fait, quand on a décidé de partir, c'était vraiment la place où dlatego, że było to miejsce, w którym chciałam być, czyli to było miejsce, do którego mnie bardzo ciągnęło w tym momencie. Tomek odczuwał dokładnie to samo. Dla niego to też było miejsce, które było wyjątkowo ważne. I dla mnie, myślę, że dla Tomka też było to rzeczą oczywistą, że ten przepiękny dzień świąt, czy przepiękny wieczór świąt chcieliśmy spędzić w tym miejscu, czyli albo u podnóża Nanga Parbat, albo na jej stoku. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Rozumiem, że na dalsze plany, czy sportowe, czy społeczne, trzeba będzie jeszcze zaczekać. Oui, je pense que oui, faudra attendre. Je prendrai pas la parole ni avant et ce sera très certainement après, donc on verra. Mais merci à vous. Dziękuję bardzo. Myślę tak samo, że trzeba będzie zaczekać, tak czy inaczej nie chciałabym po prostu niczego wyprzedzać, żadnych faktów, ale na pewno jeżeli coś się będzie działo, to wszyscy dowiedzą się potem. Bardzo dziękuję. W podcaście Poczytawszy gościliśmy dzisiaj Elizabeth Revol, autorkę książki Przeżyć, tłumaczkę Wiktorię Stankiewicz-Władimirow. A teraz zapraszam do wysłuchania fragmentu audiobooka, czyta Paulina Holz. Do usłyszenia w następnej edycji podcastu. Poczytawszy, podcast książkowy wydawnictwa Agora. Nagle przez ciemności przebija się wiązka światła z dołu zbocza. 20 metrów dalej druga. Dwie wiązki, które świecą z dali i szybko się przemieszczają, przypominając ruchliwe głowy marionetek. Mgła rozmazuje promieniujące żółte światło latarek. Czy to oni wchodzą? Mój Boże, to oni! Weszli tutaj! Jestem na końcu liny, na skalę przed następnym odcinkiem. Wrzeszczę, ale dźwięk nie wydostaje się z gardła. Niemiłosierny nocny mróz unieruchomił moje struny głosowe. Próbuję ponownie. Hej! Tutaj jestem! Czuję się tak, jakby znienacka otuliła mnie jakaś miękka zasłona. Siedzę w kucki na skale i podziwiam balet płynących w moją stronę świetlnych strumyków. Najwspanialsze przedstawienie, jakie w życiu widziałam. Nie słyszeli mnie. Moje krzyki stłumił śnieg, a wiatr poniósł je w stronę szczytu Nangi, w stronę Tomka. Serce tak mi wali pod żebrami, że aż huczy mi w głowie. Nie dociera do mnie, co się dzieje. Jest noc, godzina 1:50. Jestem na wysokości 5950 metrów, niedaleko miejsca, w którym zwykle zakłada się obóz drugi. Światła się przybliżają. Znów próbuję krzyknąć. Na próżno. Jeden wspinacz idzie z przodu, wchodzi sam. Jest 20 metrów ode mnie. To woła Denis. Denis Urubko. Mój wzór, mój idol, alpinista, którego zawsze bardzo podziwiałam, człowiek, dla którego mam ogromny szacunek, choć nigdy wcześniej go nie spotkałam.
Elizabeth, can you go down? Can you join me? Walk a little bit? Of course, Dennis. Oczywiście, mogę zejść w dół. Ale jestem tak oszołomiona tą nieprawdopodobną sytuacją, tym, że żyję. Wszystkie te godziny oczekiwania, nadziei, rozpaczy. Ludo w ostatnim SMS-ie informował, że akcja ratunkowa przesunęła się na jutro. A oni są, tutaj, o 2:00 w nocy. Docieram do Denisa. Obejmuje mnie. Elizabeth! Nice to see you! Adam, I help you! Od jego krzyku pękają mi w uszach bębenki, ale jak wielką czuję ulgę. Dotarli tutaj. Już nie jestem sama. Jestem z Denisem. Jestem szczęśliwa. Yeah. Elizabeth, drink. It's maybe not warm, but it's wet. It's super. Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.